Uznałem, że nie mogę się pojawić tak szybko. Jeden odcinek, dwa odcinki. Nie, poszedłem po drugim odcinku się umyć, szybko coś zjeść i wracam do gierki, ponieważ nie pozwala mi w spokoju żyć to, że dalej nie pokonałem pierwszego levelu, więc trzeba to spróbować zrobić. I z odblokowaną nową bronią, nowymi artefaktami, wydaje mi się, że to jest możliwe. Zobaczymy, więc zaczniemy naszą pierwszą rozgrywkę Crystal Caverns, tak, którym robiliśmy już pierwszy quest, jakim było ulepszenie GK2 do level 12, co nam dał ten drugi upgrade. No oczywiście, complete the dive, no to jest oczywista rzecz, której jeszcze nam się nie uda zrobić i zebrać 200 golda, no to... Wstydziłbyś się. Można nam się to zrobić, zobaczymy jak to nam wyjdzie. Oczywiście znowu zaczynamy od naszego klasycznego zestawienia naszym krasnalem i zobaczymy jak nam pójdzie. Zobaczymy co nam tutaj pozwoli. Dobra, mamy zrobiony też upgrade, pamiętam chyba kopania, z tego co pamiętam, tak? Więc będzie nam troszeczkę łatwiej pod tym względem kopać, na przykład to jest tam Malusio bo Malusio, no ale zawsze będzie prościej. I mam znowu misję Morkit. Musimy znowu Morkit zebrać i się za to oczywiście zbierze. Morkit, Morkite, no cholera wie. To na pewno to jedną z tych rzeczy. Ok, critical chance zielony. Ogólnie uznałem też, że będę troszeczkę bardziej przykładał uwagę do wszelkich upgrade'ów, które są wyższym tierem po prostu, ponieważ wydaje mi się, że na taki dłuższy run będzie to bardziej opłacalne, jeżeli na przykład wezmę sobie czasami coś, co będzie rare tierem i da nam na przykład podwójne statystyki niż ten common tier, niż na przykład wzięcie jakiegoś common tieru z jakiejś innej broni, innego ulepszenia, coś w tym stylu. Tak mi się po prostu wydaje. Okej, dawaj, bierzemy to, co to jest? Umanite. Okej, no to Umanite tutaj bierzemy sobie. Zbieraj to wszystko, skaucie, a my dalej walczymy, jeżeli chodzi o poszukiwanie. O, tutaj mamy epic dokładnie. Poszukiwanie beaconu, który jest tam. W sensie poszukiwanie. Mapa oczywiście nam to mówi. Wiecie, o co mi chodzi. Tylko że ja nie widzę jeszcze nigdzie w ogóle tych złóż Morkite'u. Ani razu jeszcze się nie pojawiło nigdzie na naszym ekranie. Przynajmniej moje oczy tak mi powiedziały, że tego nie ma. No i teraz trzeba tak, zebrać troszeczkę tych mobów. Trochę ich pozabijać, ponieważ wydaje mi się, że znowu robię ten sam błąd, czyli wybieganie na początku od zbierania expa. Przez to nie mamy upgrade'u, nie mamy jeszcze tej drugiej broni. Te dwa levele nam tutaj są potrzebne. Oczywiście one nam zaraz tutaj wejdą przez to, ile tutaj tych przeciwników, no ale wiadomo o co chodzi. Okej, okay, 15% damage'u każdej broni tam się tutaj zdecydowanie przyda. To jeszcze nam wybuch mobek, który nam troszeczkę oczyścił naszą drogę i dał nam większą ilość expa. I teraz możemy sobie wziąć naszą nową broń, jaką jest M1000 Classic. Czyli, że strzela high caliber piercing bullety, targetuje w przeciwnika z największą ilością HP, więc będzie targetował nam bossy, no ale będą piercować te pociski, więc powiedzmy nawet jeżeli targetuje tutaj kolegę z największą ilością HP, to jednak wciąż wszystko na tej drodze się targetuje. Jeden minus z tego co widzimy jest taka bardziej snajpa, myślę, że to był LMG, coś w tym stylu, to jest taka bardziej snajpa, semi-fire broń i to będzie powodowało, że no czasami po prostu zanim to wszystko wystrzeli, to trochę nam zleci czasu, no ale wszystko w swoim czasie. Tutaj ulepszamy naszą podstawową brońkę oczywiście, no bo jednak upgrade tej podstawowej brońki nam się na pewno opłaci i ta zobaczymy, czy mamy no, jakąś, no, mamy z jedną z tych rzeczy. Nie potrafimy się wysławić, czyli Gold Scanner. Mamy małą szansę na to, żeby znaleźć Golda w momencie, kiedy rozwalamy wszelkie kamyczki. Ja sobie to chętnie wezmę, pomimo tego, że najprawdopodobniej life'a powinienem wziąć w sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy, bo ten Gold tam się tak czy siak czasami gubi, powiedzmy, przez to, że ja go tak nie kopię, to tak to będą po prostu normalne schałki zniszczyć i z tego coś zdobędziemy. Tylko ja dalej nie zrobiłem misji pobocznej, więc nie chciałbym zabić bossa bez robienia misji pobocznej, bo to mi się wydaje jest troszeczkę takim trollingiem, przez to, że ten sidequest daje nam w sumie sporo expa czasami. Oba, tu jest Morkite. Wiem, że teraz się wpakuję w takie miejsce, gdzie nie będę mógł zbytnio kopać, ale no już tam trudno, tak? Tyle, ile sobie pozwoli mi gierka, tyle tego po prostu wykopię. No fajnie byłoby znaleźć jeszcze raz jakieś drugie złoże w pobliżu, żebym mógł polecieć od jednego do drugiego, tak? No ale chyba takiego nie ma, a nie wydaje mi się, żebym tego od jednego złoża zdobył wystarczająco tego materiału. No trudno. Więc próbujemy wyciągnąć tego, ile się da wyciągnąć, także po prostu mieć, bo ten mob właśnie tutaj zaraz zginie i wtedy nam się otworzy nasz licznik. Bierzemy tutaj zwiększenie naszego poziomu. Tu nam niszczy nasze Morkite'y. Tutaj możemy znowu sobie wziąć
Crit damage, projectile damage, kinetic damage. Wezmę sobie projectile damage, ale smarknąłem. I nie widzę dalej naszych materiałów, których potrzebujemy już tylko 5. Więc jakby się tu jeszcze gdzieś na naszej drodze pojawił, to byśmy to zrobili. Go, 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 kop, 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 kop. Dawaj, 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 potrzebujemy tylko... Dobrze, dobra, mamy to, możemy wychodzić. Możemy wychodzić, get to the drop pod, jesteśmy bezpieczni. Chilluba. Zaraz tym samym energolek od 3 odcinków. Nieźle. Increase the fire rate of all projectile weapons, to mi się daje, że mogłabym się opłacić. Jednak jeszcze, wydaje mi się, że zainwestuję w szanse na zarolowanie wyższych wartości naszych skilli. Mógłbym wziąć expa również, zgadza się, ale jakoś to dla mnie bardziej przemawia. I mogłbym też się wyleczyć, to też by nam się przydało. Ale lecimy taki YOLO run, który wydaje mi się, że jestem w stanie przetrzymać, że ten początek taki pod tym względem jest nawet spoko. Tutaj mamy też raz na początku leczenie, a nie, to nie było leczenie. Kurczę, zawsze mam jakiś problem z tym oddzieleniem, które jest lecząca, które jest tym czerwonym nitro. No mniej więcej jak zobaczę obok dwa obok siebie, to wtedy jestem w stanie określić, które będzie leczące, które będzie nitro, ale jak są tak właśnie osobno, to trudno mi to powiedzieć. Tutaj no, to jest raczej nitro, tu jest leczenie. Wydaje mi się, że leczenie nie może się w ogóle właśnie pojawić tak losowo. Tak to przynajmniej wygląda. Przechodzimy tutaj, bierzemy sobie to złoto, ile tutaj tego da się oczywiście wykopać, bo przyda nam się to potem do upgrade'ów, których dużo teraz nie mogą zrobić w tym sklepie na przykład. I zobaczcie, jak się teraz fajnie ustawiły te moby, bo one mogą przejść tylko nam tą szparką lub tędy. No i teraz jednak mi się fajnie nie ustawiły. Jednak cofam to co powiedziałem przed chwilą, że mi się fajnie ustawiły, bo ja nie mam tyle życia, żeby to tankować. Ja nie mam tyle życia, żeby to tankować. Otwórzcie mnie tu. Okej. Mamy gdzieś beacon, tam poszedł. Tam wiem, że mam morkę do zebrania tego, potem po niego oczywiście pójdę. Tylko najpierw trzeba tutaj rozniszczyć to wszystko. Otwórzmy przejście, żeby nam się w razie czego można było gdzie uciec, plus też można przeciągnąć te moby wtedy, tak, żeby nam zaczęły tutaj otwierać to, tą drogę. Jeżeli pójdę więcej w ten sposób, tak, to te zielone będą nam tutaj rozkopywać to przejście i mi to nawet w sumie na rękę. Ja tutaj sobie życie w ten sposób wezmę. Uderzymy teraz po Morkite i potem na zawrocie pójdziemy serwi beacon odpalić, więc mamy tutaj naszego expa i może level, no level się nie udało zrobić, bo tutaj wybuchowi co są, teraz się level bił, więc reload speed zdecydowanie nam się przyda, patrzę na to jak to rzadko strzela ta pseudo snipa. Tu możemy to trochę poładować, ale oczywiście możemy wyjść na czas, teraz pyk, ładowanie znowu, dawaj, 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 spalaj im to na łeb, bum, i dużo ilość expa plus artefakt taki jest, knockback and slow enemy when you take damage, coś. Mówiłem, że to coś tego typu będzie. Więc okej, niech będzie to artefakt ten. To będzie taki jeden knock co 30 sekund, co wydaje mi się, że będzie całkiem spoką opcją właśnie do uratowania nas w takich ciężkich sytuacjach. Chociaż aktualnie ten knock by mi się przydał znowu, tak szczerze mówiąc. No ale już trudno. Reload speed naszej podstawowej broń. I teraz co mamy? Mamy wzięcie tego zmienione na cold lub damage i reload speed. Powiem wam, że wezmę na colda, ponieważ chociaż w sumie ja jestem przed 15 levelem, ja bym sobie wtedy wziął granat. Granat będzie ich slow, to ja biorę sobie na kto. Bo tak mówię, cold by mi pomógł tutaj z frizowaniem, to survi trochę by nam się poprawiło. No ale jednak. Ale jednak ten wybór tutaj z tym attack speedem, damage'em, znaczy z reload speedem chyba. Tak? Mogę sprawdzić, co ja wziąłem. A little more umf. Tak, to mamy tak master. Nie, to nie jest to. W każdym razie damage i reload speed tam się tutaj zwiększył. Znaczy, w sumie z reload speed. Nie, dobra, reload speed się zwiększył, tak. Czas reloada się skrócił. Opa, teraz tutaj możemy uciekać. Przechodzimy sobie pięknie. Zrobiliśmy 250 nitra, więc nam to odblokuje coś. Jeszcze nie wiemy co, przynajmniej ja nie wiem co. Tutaj możemy sobie zebrać golda, bo oczywiście mamy czas do zebrania 200 golda w jednym ranie, więc też z tym walczę, a nie widzę nigdzie pasku progresu czy coś w tym stylu, więc mam nadzieję, że to nie musi być w sumie, bo ja co chwilę wydaję tego golda, więc wiecie, no wolałbym tego nie mieć. I teraz jak powiedziałem, granat weźmiemy, ponieważ kraj nam się tutaj zdecydowanie przyda. Tutaj rozwalamy sobie naszą niebieskie, nasze materiały, morkajty, tam mamy jak są leczenia do góry, jakbym potrzebował w jakiś tam
niebezpiecznej sytuacji, chociaż ja tutaj pobiegnę idealnie w to miejsce, to wtedy ten wybuchowy może zostanie na łeb i zrobi nam tutaj tą sekwencję wybuchową, która właśnie podczyśni nam trochę mobów. Sekwencja wybuchowa, no koniec końców tylko jeden mob wybuchł, ale wiadomo o co mi chodziło, chyba przynajmniej wiadomo mi o co chodziło. Tutaj będziemy lecieć sobie w to miejsce, będziemy obok Golda, więc oczywiście go sobie przekopiemy, żeby po pierwsze mieć tutaj przejść na razie, bo oni nam mogą tutaj to pięknie rozkopać. Uciekamy teraz za ściankę, żeby oni przez to przechodzili. Czekam bardzo, zapraszam. Critical damage zdecydowanie sobie stąd bierzemy. Mówiąc, czy ta nasza broń ma może jakiś duży crit chance, coś w tym stylu? Ma duży damage, fire rate, jaki no, więcej widzimy, clip size, reload speed. Nie ma jakby możliwości krytowania, znaczy nie ma szans na kryta zwiększonego czy coś, więc tego nie musimy szukać. Teraz tak tutaj polecimy, żeby między tego golda zebrać, pyk. Mamy już 91 golda, to jest, zabierzemy sobie chwilę tego expa, żeby oczywiście był ten maksymalny, znaczy największy boost expo. Czemu to nie dostaje? Ten typ nie chciał w ogóle dostać. Dawaj, gin tym dużym. Bo z ciebie będziemy chcieli wziąć expa i pójść zaraz w górę tam. No dawaj, dobra. Jakbym jeszcze wyprowadził, okej, musimy pójść w tą stronę, niedobrze. Reload speed teraz bierzemy, teraz szybko tego expa. Jak najwięcej. Żeby po prostu te level upy poładować. Tutaj bierzemy sobie fire rate. Stąd sobie mogę przebiec po prostu jak głupi przez środek. Jak najszybciej tego expa zebrać, pyk. Teraz jeżeli byłby movement speed, to sobie mógłbym to wziąć, ale niestety tego nie ma. Mógłbym zrealować za golda i w sumie teraz kliknę, że się nam pojawił reload speed. I lecimy do poda, bo już nic tutaj raczej się nam nie przydarzy. Bierzemy sobie tutaj oczywiście damage, bo jest epicki, tak powiedziałem, no chcę to value z tych rarity zebrać jak największe. I mam nadzieję, że to mi się opłaci w takim finowym rozrachunku. Teraz tak, tutaj kusi, żeby kupić to 70 HP, to jest dużo, to jest naprawdę dużo, jednakże stracę wtedy prawie cały mój gold. Mam na styk, żeby wziąć te dwie rzeczy. I ja te dwie rzeczy biorę. Wydaje mi się, że to była dobra decyzja. Ogólnie zobaczyłem teraz, że teraz jakby każda broń ma upgrade. Zobaczcie, na 12 poziomie każdy ma ten upgrade, czyli opłaca się bijać te levele i tak dalej. Teraz mamy możliwość kupienia tych dwóch upgrade'ów, ja to zrobię, bo mi ta snajpa się nawet podoba, ona dużo wali, ona czuje, że atakuje. Więc w momencie, kiedy się pojawia właśnie jakiś taki bardziej tanki mob, no to wtedy odczuwam to, że go po prostu bije. Okej, okay, jest cholek 200 golda w sumie. Teraz mi się tutaj pojawia pod kamerką, to są jakby jeszcze dodatkowe questy, no mówię, no, trudno mi znaleźć tutaj jakby odpowiednie miejsce na kamerkę. W tym miejscu jest, gdzie jest, więc więcej wam teraz powiem. Więc chociaż mam sobie tą odpowiedź, tutaj lecę oczywiście po leczenie, bo mi to leczenie się zdecydowanie przyda. Mam tutaj kwiatki do zebrania znowu. W ogóle, jaki miałem quest w poprzednim ranie? Nie skupiłem się totalnie na ranie, znaczy na misji z poprzedniego ranu. Trudno. Będę straty najwyżej, no nic już na to nie poradzę. Tutaj może chociaż nadrobimy kwiatkami, tutaj przepuść mnie tutaj tym małym wąskim przejściem. Nie widzę dalej kwiatków, dalej nie widzę kwiatków, a mapa mi też ich jakoś nie pokazuje. Okej, okay. Trzeba wziąć ten knock, dobrze, striggerowa, o mój Boże. O mój Boże. Dobra, przekopuj się. Dobrze. Pick up radius, oczywiście, 60%. To mi też pomoże w zbieraniu expa właśnie w tych grupkach, jak się będą, będzie ten exp wywalał na ziemię, ja będę się tylko obok przebiec. Jest kwiatek, dobra. Supply beacon się pojawił. O, nawet w sumie po drodze, więc idealnie się to od razu tutaj nam zgrywa. Nawet nie muszę zbytnio rozwalić, bo tylko na środku jest ten kamień, więc ja sobie się po prostu wyleczę. Poczekamy na najprawdopodobniej na swarma, żeby się striggerował. W sumie może to odkopię najpierw i dopiero, chociaż nie będę trzymał tego swarma. Ja tutaj poczekam tylko lekko do boku i teraz pyk. Dobra, bierzemy. Bierzemy sobie ten hajs z kamyków, bierzemy teraz tego kwiatka. Reload speed. Powinien zrobić tak, żeby ta snajpa strzelała jak najszybciej, bo chcemy mieć jakikolwiek z niej użytek inny niż atakowanie raz na 2 godziny. Dobra, tu jest kwiatek kolejny. O mój Boże, tam nie przejdę. Musiałbym jakoś tutaj obiec. Tędy. Tą szparą, co jest taka lekka do rozwalenia. Pyk. Mamy kwiatek, nawet dwa. Dobra, mamy bonus expa i golda. To jest bardzo ważne w tym ranie.
tak tędy przechodzimy, to będą jeszcze dwa swarmy do przeżycia. Więc trzeba sobie porobić przejścia, trzeba porobić sobie możliwości ucieczki. Bo tu jest jeszcze kwiatek, więc oczywiście po niego pójdę, no bo chciałbym tego nie wziąć, tutaj weźmiemy sobie nitro. Tyle ile mi ogólnie gra pozwoli tego wziąć, wziąłem go. A nie, to jest magnite, przepraszam, to są magnite. Myślałem, że jak czerwone to jest tylko właśnie już nitro lub lub leczenie, jak widać jeszcze jest jedna opcja, okej, to jest leczenie. Więc pyk, 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 pyk. Dawaj, zbieraj, 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 tędy przejdziemy. Robal musiał we mnie oczywiście wlecieć, bo czemu by nie. To jest sobie robimy możliwość dla ich, dla nich, żeby się przeszli tutaj tym korytarzem, ale też, żeby mi to rozwalili. Przebiegamy tutaj po kwiatuszka, żeby on dał nam experience i mamy zrobione 200 gola, czyli coś odblokowaliśmy. Reload speed mógłby się dla każdej ten, ale jednakże wydaje mi się, że wolę wziąć te dwa poziomy naszej broni, bo to nas tylko zbliży do upgrade'u danej broni. Owszem, ten upgrade jest z tym reloadem najprawdopodobniej opłacalny, nawet może bardziej na to, żeby był użyteczny teraz, ale musimy myśleć o takim ranie, gdzie ja serio dojdę do upgrade'u tej broni na tym wyższym poziomie. Leczymy to, tutaj niech się ten knockback włączy. Ja mam wrażenie, jakby ten knockback miał 30 sekund cooldown, jakby on miał troszeczkę więcej, znaczy troszeczkę był częstszy, tak szczerze mówiąc, no ale to nie jest dla mnie problem, tak, to jest dla mnie nawet przyjemniejsze takie dostawanie tego wszystkiego często i mnie ratuje mi się za tyłek. Critical damage teraz niech tutaj wejdzie, ja tutaj zawrócę jednak w tę stronę, żeby tego expa zabrać się z miejsca wybuchów, jakoś to zaczepimy, to jest sytuacja, jak to może wybuchnąć, jak to może... shotgun, zdecydowanie shotgun. Na ostatnią broń sobie bierzemy shotgun, teraz musimy przejść jakoś przez te wybuchy, bo inaczej tutaj nas troszeczkę to wszystko ukatrupi. Teraz trzeba przejść tędy, trzeba przejść tędy. Nie no, muszę wziąć tą broń, bo jesteśmy wtedy coraz bliżej tego maksymalnego upgrade'u. Dawaj, wybuchaj tym, tych typów tam. Dawaj, wybuchaj, teraz wybuchnij, zabiję to na 100% bossa. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jakby to wszystko tak wybuchło na nim, teraz już nie, ale wcześniej. O, tam poszło teraz. Oczywiście nie mogło wcześniej, nie mogło, po co? Tyk, 10% damage'u. Teraz spróbujmy tędy przejść, zabijamy tego. Gdzie nam się otworzy przejście? Drop pod, nie, dobra, nie zbieram tego expa, trudno. Tam jest dużo expa naprawdę, ale trudno, ja się mogę stać te, po pierwsze HP. Bo będę musiał tego odkupić, a mam bardzo mało golda. I ogólnie mam mało materiałów po tym ranie, chociaż tutaj golda jeszcze sobie pozbieram, pyk. Możemy wziąć sobie oczywiście to i wchodzimy do środka. A to dopiero stage 4, ja myślałem, że będę teraz szedł na ten stage z bossem. Niedobrze. Okej, okay, możemy zwiększyć sobie jeszcze nasze tempo kopania lub nasz damage. Chyba mamy na styk, żeby wziąć sobie crit chance'a jeszcze. Dokładnie, no nie będę miał tego golda żadnego na start teraz, ale dlaczego nie potrzebujemy? Okej, okay, jaką mam misję, Bullock up. To są to? To jest to? Jakby takie grzybki, no dobra. Niech będzie. Tylko mam ich zrobić aż 12, więc tego powinno być więcej niż zazwyczaj to było na przykład z kwiatuszkami. To może przejść tędy? Na przykład bym mógł przejść przez tą małą szparę? Nie, czyli to jest taka mała szparka, już mi nie pozwala, żeby przejść. No, Krasnal mówi nagle, nie, ja nie przeskoczę, sorry cię bardzo. Okej, okay, tu jest ten grzybek, więc go zbieramy. Tam widziałem po lewo, był jeden, ale no, w sumie raczej zaznaczę na mapie. Jeżeli będę przechodził obok czegoś, to na biało potem się to widzę zaznacza. Tutaj mamy dwa kolejne, więc oczywiście je ogarniamy. Tutaj mamy leczenie, więc będę musiał o tym po prostu pamiętać. To mamy kolejnego żyba. Dawaj, zbieraj to. All good, przechodzimy tędy. Mamy tutaj dwa kolejne grzyby. Jeszcze musimy ich zdobyć łącznie z tymi trzy. Znaczy bez tych trzy. Teraz jeszcze dwa. Ale przepuszczaj mnie tutaj, przepuszczaj. Dobrze, tam jest grzyb. I tutaj będę uchodzić z tej strony, więc można się spokojnie tutaj rzucić z heal-offem na te kamienie. Beacon wypada dopiero jeszcze po jednym swarmie, więc na razie nie muszę się na tym przejmować w ogóle. No i mam teraz level up, co umożliwia nam upgrade naszej broni. Aha, nie daje nam upgrade naszej broni. Ja myślałem, że teraz już był ten upgrade, czyli co? Jednak byłem w błędzie, to nie ma ewolucji broni?
Wydawało mi się, że skoro jest taki jakby szerszy ten, to jest, oznacza ewolucję. Chyba że skończy się tym, że tylko główna broń może mieć ewolucję, co wtedy jest troszkę smutne. No ale chociaż będę wiedział na przyszłość. No, na pewno poprawiło mi teraz fire rate, co mnie cieszy, bo jednak ta broń to głównie brakuje jej fire rate'u. Ale to ją ładnie czyścimy. Bardzo ładnie tutaj czyścimy, będzie zaraz dużo expa. My teraz ten kolejny swarm, więc trzeba na to uważać. Przechodzimy tędy. Zobaczcie, ja stanę więcej gdzieś tutaj, tam ci będą mi to niszczyć z dwóch stron, dobrze. Oni się tutaj zgrupują, a ja będę mógł po prostu przebiec w miejsce, gdzie już w sumie byliśmy. Zaraz będzie jeszcze beacon spadający, więc mam nadzieję, że w jakimś miejscu, w którym już jest wszystko poodkrywane i dość blisko, ale po stronie mojej, gdzieś na przykład gdzieś tutaj by spadł, albo gdzieś tu w górę, będzie w prawo. No ja, Snake Wind. I to jeszcze tędy. O kurczę, dobra, dobra, dobra. Robimy to, robimy to. Magnes mi spadł. Okej, okay, to bierzemy. Ten damage z pompy. Chyba, czekamy, czekamy, bo to na razie może, to może być naprawdę duży, duży spadek. To naprawdę może być duży spadek, więc pyk. Pyk. Spadaj. Dobra, bierzemy to. Gold. Bierzemy golda. I przechodzimy od razu sobie przez Skaja. Skoro do was to jest możliwość zdobycia golda, chyba po raz drugi tutaj tego golda pozdobywajmy. O, tutaj ładnie się zablokowały moby, więc im tam nawet nie będę na razie przeszkadzał. Tylko po prostu sobie przejdziemy. Tutaj przy okazji kopiąc tego golda, zrobimy sobie przejście. Okej. Okay. Zrobiłem na tyle, ile potrzebowaliśmy. Teraz tak, czekamy na bossa. Bo już swarm ostatni się striggerował, więc teraz boss. A tu robimy jak najwięcej możliwych przejść do ucieczki. On pewnie się pojawi z góry, tak na złość. Żeby miał, wiecie, dużą ilość mobów z pleców i on mi się pojawiał po prostu od drugiej strony, żeby musiał wybierać ucieczkę w totalnie odwrotnym kierunku niż on jest. Dawaj, no pojawia się. Uwaga, gdzie jesteś? No od lewej, no to powiedzmy byłem w błędzie, ale też ze strony, z której, znaczy ze strony, w którą musiałem iść tak czy siak, więc chyba teraz te obrzydliwe macki się wszędzie pojawiają, więc trzeba na to uważać. Zobaczcie, jak tam jest wybuch, jak tam jest potencjalny wybuch w tym miejscu. Dawaj, eksploduj to wszystko. O, jak to... O Jezus! O, jak to dupnie. No, nie chcę dupnąć. Dobra, walnęło chociaż raz. Jezu, więcej tych wybuchów idzie. No niedobrze. Niedobrze, 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 niedobrze. No to tutaj trochę poszło tego. Trochę tego poszło. My teraz reload speed jeszcze dodatkowo, więc ja tutaj tak sobie zakręcę, żeby te wybuchy może pokontrolować i pozbierać tego... Okej, muszę ten szczegół dalej przejść. No teraz wybuchaj w takim razie. Wybuchaj, wybuchaj. Tu jest tego eksporzy, Jezus. Mining speed zdecydowanie. Critical chance. Pomimo tego, że chciałem, mówiłem, że value będę chciał brać, to teraz tutaj wyjątkowo chciałem to. Fire rate z głównej broni. Okej, okay, pozbierałem tego. Może jeszcze raz to może ulepszę? Nie, okej, okay, na 12 level biłem, ale nie ma upgrade'u. Czyli po prostu możesz bić na 12 i na razie... Chyba, że... Bo jak tam widzieliście, była broń i była ta kłódka. To może ja na razie czegoś nie odblokowałem, dlatego nie mogę tego zrobić. Może. O, jeszcze level up wybiłem na sam koniec, weźmiemy sobie mining speed. Gimme, gimme, gimme. Okej, okay, możemy sobie wziąć... O, widzicie, mam teraz plusik. Nie rozumiem. Nie rozumiem, no nie mogę tego kupić jak ciak, więc mogę wziąć sobie status efekt, tylko że ja żadnego status efektu nie mam. Nie mam elektryka, ani fire, ani acid. Więc mi się to nie opłaca w ogóle tego brać. Weźmy sobie critical damage w takim razie. Leczyć się nie muszę, mogę się zrolować, zaryzykować, że będzie coś za 39 golda. No dobra, nie będzie... Reload speed, chciałem powiedzieć exp, ale reload speed wydaje mi się, że jest bardziej... jest lepszą opcją. Patrzcie, dwa jakie są obok siebie. To jedno duże jest tutaj. Więc oczywiście się rozdanie nie rzucamy. Teraz jakiś latający jest. Pamiętajcie, że teraz będę musiał uważać na to, że ten boss to już nie są przelewki. To nie jest ktoś, kto będzie chciał się ze mną pobawić, przytulić się tylko do mnie. Nie, nie, nie. To będzie rzuca się na ciebie jak zawodnik WWE, WWE po prostu, powiedzmy może, i zjada cię żywcem bez żadnego pytania. Okej, okay, tu jest dużo golda i tego, i nitro. To ja sobie to może pozbieram, szczerze mówiąc. Nie wiem po co mi, bo skoro to jest w teorii ostatni poziom, ale może coś, może jakiś achievement jest jeszcze, wiecie, zebraj, uzbieram przed 500 golda, czy coś, to czemu tego nie spróbować zrobić. Dobra, gdzie jest ostatnie jajko ogólne? To mnie teraz zastanawia, bo jeszcze ostatniego jajka nie odkryliśmy. Tam na razie nie chcę iść. Ten sobie niech dostaje na łeb. Dalej nie wiem, co się wydarzy w momencie, kiedy nie będę niszczył jajek i przejdzie ten czas. Chyba się po prostu striggerują, no tak dla mnie to miałoby największy sens, tak?
W momencie, kiedy czegoś nie niszczą, to się po prostu striggeruje, tylko na przykład nie, może w wersji gorszej. Z jakiegoś powodu muszą dać nam możliwość zabijania tego, no nie wierzę, że po prostu takie a, możesz se striggerować, bo możesz i nie ma różnicy, ale... To mój umysł tak działa, to ja chciałbym, żeby tak było, ja nie tworzę gier, tak, więc... Może to nie byłoby optymalne, czemu tej dwóch biega jakby? Był jeden latający. W ogóle powiedziałem, Bóg biega, chodziło mi o lata. Jeden zaraz zginie, więc w sumie mógłbym się na nim skupić. A no tam przecież trzeciego odpaliłem, przecież trzecie jajko zniszczyłem, to czemu dwóch lata, no tak. Z tym idiotą. Dobra, trzeba to szybko, trzeba ich tutaj załatwić. Przechodzimy tędy, jak głupi po prostu wbiegłem. Zdecydowanie. Damage naszego shotguna. I teraz gdzieś beacon spadł. Okej, widzę mniej więcej gdzie, więc tam trzeba pójść. Tam trzeba gdzieś pójść. Tylko przejść teraz przez to wszystko, to też jest troszeczkę problematyczne, bym powiedział. Tym bardziej, żeby nie stracić HP, to już w ogóle. A ja muszę mieć to HP. No, pyk, 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 pyk. Ile tam tego HP się dało zdobyć, tyle zdobyliśmy. On w sumie, ten survey beacon leży tak na odkryciu. Ale... Duże jaje i go spróbować ściągnąć. Znowu, to samo podejście. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. No muszę to spróbować w ten sposób zrobić, bo inaczej nie wydaje mi się, że miałbym z nim szansę. No dawaj, nic to, okej. Nie rzuć się na mnie, proszę się nie rzuć na mnie. Bo ja muszę tutaj znowu przekopać. To co samo, co się wtedy... Mój Boże! Okej. Znowu leci. Okej, dawaj, spalaj. Poświęciłem całe moje życie tylko po to, żeby się wiedzieć, że tego nie zabiję. Czemu jestem taki... Przyjmę, odblokowaliśmy skaner nitra, więc to też nam ułatwi fajnie właśnie możliwości, jeżeli chodzi o zbieranie nitra. Overclock teraz dopiero się odblokował, czyli wbicie 12 levelu na broni daje nam możliwość overclockowania na 6, 12 i 18 poziomie. Co jest... fajnym rozwinięciem. Mamy też nową broń, jakim jest Voltaic Stun Sweeper. Czyżby to miała być jakaś broń, która jest mele bronią? Nie mam pojęcia, także wydaje mi się, że tam to powinno być odruchowo Electric Damage. Co nam się tutaj przyda? Jak nie zobaczcie ten damage z M1000. Owszem, waliło wolno. Owszem, zainwestowałem wszystko, ale takiego DPS-a nie widzieliśmy jeszcze w żadnej naszej broni. To widać w sumie po przedganie, które ma prawie 600 na trzecim poziomie, owszem, ale 600. Wszystkie te bronie mają chyba razem mniejszy DPS. No, wszystkie te bronie razem mają mniejszy DPS, może tam równy nawet, niż raczej co do M1000, więc broń zdecydowanie opłacalna, a kto wie, jak będzie wyglądało w przypadku overclocka, więc no, nie wiem, no jestem ofermą, no nie wiem. Powinienem się domyślić, że finałowy boss nie może być finałowym bossem, jeżeli mógłby zginąć na taki jeden potężny, na takie jedno większe, wielkie przygniecenie. No. Naiwność i tyle. Co mógł w takim razie zwiększyć? Właśnie mam Life Regen, zapomniałem o tym, że w ogóle to wzięliśmy w poprzednim tym. Wydaje mi się, że większą ilość expa i większy life regen i critical strike chance, żeby był ten procent na start, chociaż większy i ogólny damage dwa razy i reload speed i takie upgrade na razie zostawimy. Tak sobie klikałem to tak dla zasady, bo mogłem sobie patrzeć, może ten materiał wymienić na inny, może ten na inny i tak dalej, ale aż tak bardzo się bawić nie będziemy. No nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będę jeszcze podchodził do tego, a może... Nie, nie wiem, co z tym zrobię. Jestem amatorem tej gry. To tyle. Siemanko. Peace. Yo!